Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zamodelować sobie taki oto młotek. Na podstawie tego modelu przybliżymy sobie kilka ciekawych funkcji w module do projektowania brył albo złożeń w programie Fusion 360. Zróbmy sobie może nowy projekt. Klikamy sobie tutaj tą okienkę New Design. Od razu sobie zapiszmy. Napiszmy sobie może filmik 2, niech będzie. Okay. Od czego zaczniemy, to od zrobienia szkicu. Wybieramy sobie Create Sketch. Wybierzmy sobie płaszczyznę, na której będziemy tworzyć szkic. Wybierzmy sobie na przykład tą. Stwórzmy sobie może najpierw górną część młotka. Ja skorzystam z operacji tworzenia prostokąta. Będzie miał on wymiar 30 na 30. Przechodzenie między okienkami z wymiarem robi się za pomocą klawisza Tab. Zatwierdzam. Od razu program mi pokolorował obszar zamknięty, który będzie można dalej, z którego dalej będzie można korzystać z funkcji wyciągnięcia na przykład. Jak widzimy, nasz kwadrat jeszcze możemy go jakoś sobie dowolnie przesuwać po tej naszej płaszczyźnie. Ja polecam unieruchamiać szkice wiązaniami, które mamy dostępne tutaj na palecie dostępnej w szkicu. Ponieważ później jak coś zmieniamy, to mamy pewność, że nic nam się w szkicu nie zepsuje i wymiary, które tutaj właśnie narzucimy, wciąż będą takie same. Więc ja sobie narzucę, może zrzutuję sobie osie bazowego kodu współrzędnych. Wybieramy opcję rzutowania. Tutaj mamy folder z właśnie osiami współrzędnych, układu bazowego współrzędnych. Wybierzmy sobie tą oś. To OK. I teraz po prostu narzucę sobie może wiązanie symetrii. Chcę powiedzieć, że górna część, dolna część, krawędź ma być symetrycznie ustawiona względem tej osi. I to samo z bocznymi krawędziami. O. Teraz mamy pewność, że nasz kwadrat w naszym przypadku jest zbazowany i jego środek jest w środku bazowego układu współrzędnych. Teraz sobie wyciągnijmy, korzystając z funkcji wyciągnięcia, nasz kwadrat na 40 mm. OK, mamy. Teraz zróbmy sobie może boczne ścięcia. I żeby to zrobić, pokażę funkcję loft. A na samym początku odsunę sobie może płaszczyznę od bocznych płaszczyzn o 5 mm. To samo zrobię po drugiej stronie. OK. Teraz zrobię szkic na jednej z tych płaszczyzn. Zrzutuję sobie krawędzie boczne, czy krawędzie naszego wyciągniętego prostopadłościanu. OK. Rzutowanie włączyłem za pomocą klawisza P. Teraz skorzystam z funkcji odsunięcia. I zrobię, żeby wymiar mi się zmniejszył o minus 2 mm. Tak, żeby było wewnątrz, do wewnątrz. OK. Zamykam szkic. Teraz widzimy, że mamy szkic odsunięty o 5 mm. Skorzystam z własności właśnie funkcji loft i powiem, że właśnie boczna ścianka powinno być zabudowanie między boczną ścianką a tym szkicem, który narysowałem przed chwilą. Już nam się tworzy takie ścięcie. Oczywiście tutaj operacja loft nam pozwala na przykład
definicję, jak chcemy, aby to zabudowanie wyglądało, możemy dać, żeby przy pierwszym profilu program generował styczny model. Tutaj możemy dać w ten sposób, a ja zostanę może przy tym standardowym. OK. Teraz może pokażę, jak zrobić funkcję odbicia lustrzanego. W sumie niepotrzebnie robiłem nową płaszczyznę konstrukcyjną po drugiej stronie, więc możemy ją od razu wyłączyć, jej widoczność, klikając tutaj w żaróweczkę. OK. Teraz zdefiniuję sobie może płaszczyznę konstrukcyjną, która jest środkową płaszczyzną między boczną ścianką. Aha, muszę sobie najpierw tego lofta może cofnę sobie na tutaj w historii, cofnę sobie nasz model do momentu, kiedy jeszcze tego lofta nie robiłem. I w tym momencie zdefiniuję sobie płaszczyznę, która będzie środkiem, będzie płaszczyzną środkową między boczną ścianką, jedną i drugą. OK. Płaszczyznę mamy gotową i to będzie właśnie nasze lustro. Teraz wracam sobie do momentu, kiedy miałem już lofta. Widzimy, że tutaj właśnie możemy sobie elastycznie przechodzić do każdego z etapów podczas projektowania, co nam znacznie ułatwia pracę, jeżeli o czymś zapomnimy, na przykład tak jak ja przed chwilą. I teraz użyję sobie funkcji odbicia lustrzanego. Mówimy, że chcemy, aby ta ściana odbiła się nam. Nie wyszło, bo jeszcze raz zróbmy, żeby operacja, jak użyliśmy wcześniej, żeby ona była wygenerowana po drugiej stronie. OK, mamy. Teraz w folderze konstrukcyjnych płaszczyzn możemy sobie już wyłączyć naszą środkową płaszczyznę, bo jest ona nam niepotrzebna. Teraz może narzućmy sobie jakieś fazy, żeby to było, żeby to jakoś wyglądało na tych ściankach bocznych. Może też tutaj na tych krawędziach damy. Pyk, pyk, pyk. OK. Chyba wszystko zaznaczyłem. Tak, z jednym milimetrem damy. Dwa. OK. Niech będzie 2 mm. Teraz zróbmy sobie czpień tego młotka. Wybierzmy sobie tutaj tą ściankę. Stworzymy nowy szkic. Zrzutujmy sobie ją. Teraz na środku gdzieś tak narysujmy sobie, tak na 10 mm może, średnicę tego czpienia. Może go zbazujemy z unieruchomimi wymiarami, aby później nic się takiego nieprzewidywalnego stało. Tutaj wyciągaliśmy na 40 mm, to będzie 20. I jak dobrze pamiętam, do ściany bocznej powinno być 13 mm. Tak. Dobrze. Teraz korzystając z funkcji wyciągnięcia, wyciągniemy sobie na przykład na, niech będzie na 70 mm. Teraz pokażę wam jeszcze, jak zrobić sobie rączkę jako dowolny kształt za pomocą spline'u i za pomocą funkcji obrotu. Do tego znowu nam będzie potrzebna płaszczyzna środkowa, czyli zaznaczam jej widoczność i robimy na niej szkic. To jest ciekawa funkcja, która się nazywa slice, która nam ucina wszystko to, co jest za nami jakby. Za tą płaszczyzną, na której robimy szkic, wszystko jest ucinane. Gdy przesuniemy sobie model, to właśnie widzimy całą sytuację, jak to wygląda. Dobrze, jesteśmy już wewnątrz
naszego młotka, jakkolwiek to brzmi. Jeszcze sobie może obrócę w ten sposób, ok. Teraz wrzucę sobie tą krawędź. Będzie mi potrzebna jeszcze krawędź środkowa. Środkowa oś. Dlatego wyjdę ze szkicu. Stworzę sobie oś konstrukcyjną, która będzie przechodziła nam przez ten czpień. Ok, w ten sposób. Teraz wchodząc ponownie w szkic. Tej osi nie ma. Dobra, to jakoś sobie damy radę. Tej osi nie ma, bo ona jest robiona za w momencie, kiedy ten szkic już nie był stworzony, dlatego jej nie ma. Ale sobie jakoś poradzimy. Stworzymy sobie po prostu linię, która jest w środku naszej krawędzi zrzutowanej wcześniej. Nieważne jaka długość. I po prostu dajmy sobie, żeby ta linia była linią konstrukcyjną. I ta linia nam nie bierze udziału w szkicu, ale wokół niej możemy bazować inne elementy. Teraz zróbmy sobie właśnie funkcję, użyjmy sobie funkcji spline'a i sobie możemy w tym momencie jakiś dowolny kształt zrobić, pamiętając, aby zakończyć właśnie na wysokości tej linii konstrukcyjnej, którą przed chwilą robiliśmy. Ja sobie przedłużę. O. Dobrze, i teraz tą linię teraz trzeba zabudować. O, już program nam wygenerował obszar zamknięty, na którym będzie można wykonać operację obrotu, ale sobie jeszcze tutaj może narzucę styczność, żeby ten kształt właśnie był jakoś tak ładnie przejrzysty, styczny. Jak widzimy, klikniemy w spline'a, pojawiają nam się takie zielone jakby uchwyty, którymi możemy w dowolny sposób właśnie edytować nasz spline. I te uchwyty też również, na nie można działać wiązaniami. Ja właśnie to zrobię. Chcę, żeby ten uchwyt był... Aha, tutaj nie mam linii. Chcę, żeby on był prostopadły do tej linii. O. I dzięki temu tutaj mam już narzuconą styczność. Czyli spline jest styczny do tej krawędzi bocznej, a prostopadły w tym punkcie do krawędzi o tej bocznej. Ten, jak tutaj widzimy, złapiemy sobie za punkty spline'u, które generowałem na samym początku. Możemy sobie w dowolny sposób edytować właśnie nasz ten uchwyt, który teraz robimy. Może tutaj w ten sposób, tutaj w tym punkcie też narzucę prostopadłość naszego uchwytu do tej osi konstrukcyjnej. Dzięki temu uzyskamy ładny, przejrzysty obrót. Teraz, korzystając z funkcji właśnie obrotu, wybieramy nasz profil, wybieramy oś. Teraz generujemy obrót na cały okąt 360 stopni. Jak wybierzemy też full, to też jest właśnie robione na 360 stopni. I teraz zatwierdzamy, mamy zrobione właśnie już nasz uchwyt. Co ciekawe, mogę również w każdym momencie edytować sobie kształt tego właśnie zakończenia. Edytować poprzez edycję szkicu możemy sobie na przykład zmienić. O. Może tak nam bardziej pasuje. Zamykamy program, automatycznie nam zedytował właśnie nowy szkic, zaktualizował. Narzućmy sobie może jeszcze tutaj jakieś zaokrąglenie. Można je wywołać tą funkcję za pomocą klawisza F. Dodamy sobie na przykład 2 mm, niech będzie. Zróbmy sobie jeszcze tutaj taką oś, już nam nie będzie potrzebna. Zróbmy sobie jeszcze na górnej części naszego młotka takie wyżłobienie, które można zrealizować za pomocą funkcji koła, kuli. Tylko do tego odsunę sobie może najpierw
właśnie powierzchnię o 5 mm od tej górnej części, od tej górnej powierzchni. Na tej powierzchni zróbmy sobie szkic. Zrzutujmy sobie tą górną właśnie część. I wstawmy punkt na samym środku. I ten punkt właśnie posłuży nam jako środek naszej kuli. Wybieramy sobie właśnie funkcję tworzenia kuli. Program chce, abyśmy mu powiedzieli, na jakiej płaszczyźnie będzie znajdował się środek. Wybieramy więc tą płaszczyznę, którą przed chwilą właśnie robiłem. I wybieramy punkt, który też przed chwilą właśnie zdefiniowałem. Niech będzie nasza kula, dajmy promień, niech będzie 20 mm. Jak widzimy, automatycznie program widzi, że kula i nasz młotek wchodzą w interakcję i proponuje nam operację wycięcia. Możemy też dodać. Możemy również stworzyć iloczyn bulowski, dzięki któremu uzyskamy część wspólną. Może być, kula może być również nowym ciałem lub nowym komponentem. My zróbmy sobie właśnie tutaj na program proponował na początku takie wyżłobienie przez operację wycięcia. Zatwierdzamy. Oczywiście po rozwinięciu tutaj obiekt do kół możemy wybrać, które ciała, które obiekty mają brać pod uwagę podczas operacji wycinania. Ale mamy tylko jedno ciało, więc program tylko jedno właśnie to ciało widzi w tej operacji. Ok, nasz szkic możemy już sobie tutaj wyłączyć jego widoczności. Można powiedzieć, że nasz młotek już jest skończony. Oczywiście tutaj można sobie jeszcze narzucić jakieś zaokrąglenie. Na przykład 1 mm, żeby to jakoś ładnie wyglądało. No i w taki sposób zaprojektowaliśmy sobie taki młotek. Myślę, że w następnym odcinku będzie można pobawić się w środowisku do renderowania. Pokażę Wam kilka ciekawych opcji, jak można uzyskać ciekawe fotorealistyczne prezentacje naszego modelu. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i widzimy się na następnym odcinku. Siemanko.